Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będzie cytrynowy śledzik, taki wiecie, tak widelczykiem, coś później albo coś przed, nieważne, nie będziemy tutaj dyskutować na ten temat, po co ten śledzik będzie się idealnie nadawał. Petarda będzie. Dobra, więc zaczynamy. Do miski, słuchajcie, wrzucam kilka cebulek perłowych, kilka, to znaczy się trochę. No dobra, troszeczkę więcej. Żółtych. Trochę białych, powiedzmy tyle samo. O tak. O, zobaczcie, jak to już pięknie wygląda. Do tego wkroję trochę ogórków konserwowych. One są takie, wiecie, lekko słodkawe. Kroję w kostkę. Dobra, ogórki mam pokrojone, więc przekładam je do miski z cebulą, czy z cebulką perłową. Następnie pokroję jedną czerwoną cebulę. Również kroję w kostkę. Wiecie, śledziki to one cebulę uwielbiają. Gdybyśmy chcieli użyć białej cebuli, to dobrze byłoby ją wcześniej sparzyć. Pokroję jedno jabłko. To jest takie bardziej jabłko słodkie niż kwaśne. Jabłko również pokrojone. Teraz trochę natki pietruszki. No i teraz najważniejsza rzecz. Cytryna. To znaczy nie będziemy kładli plastrów cytryny, a będziemy wyciskali sok. Tak mniej więcej, żeby było pół szklanki. Ale cytrynę, wiecie, dobrze jest tak. O, wymasować, wtedy ona szybciej i więcej puści tego cennego soku. I nie dodajemy pestek. Wyciskamy. Sok mamy wyciśnięty z cytryny. Teraz dodajemy porządną łyżkę cukru. Dodaję łyżkę ziaren gorczycy. Taką porządną szczyptę soli. Pamiętajmy, nie przesadzamy, bo śledzie są delikatnie słone. No i świeżo roztarty czarny pieprz, obowiązkowo. Do tego wlewam trochę przygotowanej wody. I wszystko łączę. Zaprawkę do śledzi mamy gotową, więc teraz pokroimy śledzie. Śledzie kroimy w kawałki, takie jak kto lubi. Śledzie moczyłem w zimnej wodzie z niewielkim dodatkiem octu. Wtedy one, zobaczcie, robią się takie ładne, białe. Dobra. I teraz bierzemy miseczkę lub słoik. Kto co woli. I przekładamy nasze pyszności. Układamy warstwy. No i praktycznie wszystko mamy gotowe. Teraz tylko robimy coś takiego. Bierzemy niewielki talerzyk. Myślę, że tak. I dociskamy czymś cięższym. Chodzi o to, żeby to wszystko, wiecie, przysiadło i żeby ten płyn, który jest, dokładnie pokrył nasze śledziki. I co ważne, słuchajcie, czekamy minimum 24 godziny.
a później to już sam miód na wasze podniebienia. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego i takich śledzików, że one smaczne są. To ja już was przekonywać nie muszę. Sami widzieliście.